Pokrzywa to roślina lecznicza znana od bardzo, bardzo wielu lat. Stosowano ją w przeróżny sposób. Takie oto elementy, jak tutaj widzicie Państwo, czyli ziele, część naziemną rośliny, używano do robienia naparów. Część podziemną, kłącze i korzenie używano do robienia odwarów, ale pokrzywą także chłostano się. Chłostano się z powodu chorób reumatycznych, ale także dla zadania sobie pokuty. Pokrzywa jest określana jako surowiec zielarski o własnościach odtruwających. Tak się ją postrzega w tej chwili. Oczywiście mówi się tu o kontekście przede wszystkim odtruwania organizmu i uzyskiwania efektu lepszej skóry, ładniejszego wyglądu włosów, paznokci, ale w przeszłości pokrzywa była używana do odtruwania też i ducha. Znakomity kronikarz Wincenty Kadłubek zostawił w swojej kronice taki zapis. Mianowicie księżna Anna, małżonka Konrada Mazowieckiego. Tego Krzyżaków. Tak jest, dokładnie. Jako osoba praktykująca bardzo intensywnie chrześcijaństwo, pamiętajmy, że mamy to całkowite początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich, jeżeli tylko zauważyła nieobyczajne zachowanie u swoich którejś z dwórek, natychmiast przystępowano do korekty zachowania. A służyły do tego, proszę Państwa, biczowanie pokrzywą, wiadomo, bardzo dolegliwe, a także dziewczyna będzie była zmuszona nosić włosienicę jako widomy znak hańby. No cóż, dyscyplinowało to znakomicie i było bardzo dolegliwe. Czyli to dyscyplinowanie, ta dyscyplina i pokrzywa ma też odzwierciedlenie w przyszłości, bo z tego co wiem, to używano pokrzywy jako włókno do tworzenia tkanin, które potem używano też do szycia na przykład mundurów. Tak słyszałem, czy to prawda? Tak, mamy również potwierdzone historycznie zapisy, iż wybuch I wojny światowej został poprzedzony ogromną klęską nieurodzaju. Nie było niestety wystarczającej ilości lnu, z którego tworzono tkaniny. I wtedy zastąpiono właśnie ten surowiec włóknami pokrzyw. I mundury armii pruskiej oraz francuskiej były między innymi z tego surowca tkane, a potem szyte. W dawnych czasach oczywiście używano pokrzywy w różny sposób, jak to się dowiedzieliśmy, ale raczej w postaci naparów, odwarów. W tej chwili my używamy jej raczej jako tabletek, kapsułek bądź nalewek. Niemniej jednak w niektórych miejscach można jeszcze zobaczyć, jak się tworzyło z pokrzywy właśnie te tradycyjne leki roślinne. I takim miejscem jest Żywiecki Park Etnograficzny, w którym możemy się zapoznać i zobaczyć, jak stare produkty z pokrzywy były wytwarzane. Przygotowywano wszelkiego rodzaju odwary, nalewki, grzejąc w wodzie liście pokrzywy zebranej w odpowiedniej porze. Miało to bardzo silne znaczenie, dlatego że chrześcijaństwo wymagało pewnych praktyk umartwiania się. Znamy ruchy pątnicze, gdzie pielgrzymowali ludzie, pijąc właśnie nalewkę z pokrzyw, aby oczyścić swoje ciało i być przygotowanym na spotkanie z Chrystusem. Właśnie do tego między innymi służyły przygotowywane napary w sposób dosyć prosty, dlatego że wrzucano pokrzywy do gotującej się wody i przez bardzo długi czas, gotując taki roztwór na ogniu, uzyskiwano odpowiednie stężenie pokrzywy. Oczywiście można było się i przemywać takim środkiem, dlatego że sposób użycia to nie tylko spożywanie doustne, czyli picie tych preparatów, ale na przykład bardzo wskazane było oczyścić sobie oczy przed wejściem do kościoła, aby być godnym oglądania wizerunku ukrzyżowanego. Proszę zobaczyć, jakie zupełnie odmienne podejście prezentowali nasi dziadowie, nasi przodkowie w podejściu do wiary.
Pokrzywa, jak wiemy, parzy. I te własności wynikają z tego, iż ma w swoim składzie kwas mrówkowy. Kwas mrówkowy jest wykorzystywany w farmacji od bardzo dawna w leczeniu chorób reumatycznych. Ale główną własnością pokrzywy jest działanie moczopędne. Zwiększa ona wydalanie moczu, przyspiesza jego przepływ przez drogi moczowe, a przez to sprawia, że bakterie, które tam by się gromadziły, łatwiej są eliminowane. Tak samo łatwiej eliminuje substancje mineralne, przez to nie tworzą się kamienie nerkowe. Te własności pokrzywy stymulujące produkcję moczu, zwiększające aktywność nerek, zwiększają także odtruwającą funkcję nerek, a przez to pokrzywa jest wykorzystywana w chorobach skóry. I jest to główny składnik mieszanek, które się stosuje w różnych niedyspozycjach skórnych. Zwłaszcza, że pokrzywa posiada również dość bogaty skład mineralny, witaminowy, który też ma dobre własności w chorobach skóry. Ziele pokrzywy wykorzystywane jest także w mieszankach ziołowych stosowanych w otyłości i cukrzycy. W cukrzycy ma bardzo ciekawą właściwość. Otóż ziele pokrzywy w jelitach powoduje, że wielocukry rozkładają się do jednocukrów bardzo wolno, a przez to zmniejsza ich się wchłanialność do jelita, a przez to poziom cukru w surowicy krwi maleje. Tak więc jest to standardowy surowiec używany do leczenia cukrzycy. Ale jeżeli w przewodzie pokarmowym jesteśmy, to już pamiętajmy o tym, że ona przyspiesza wydzielanie żółci, zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, więc poprawia nasze trawienie i przez to również bardzo dobrze wpływa na leczenie nadwagi i otyłości. W większości z nas pokrzywa kojarzy się jednak zupełnie z czymś innym, mianowicie z szamponami do włosów. Jednak jeżeli chcemy uzyskać dobry efekt w leczeniu łysienia, czy też zagrożenia łysieniem, to lepiej robić płukanki z naparu z pokrzywy. No i taki napar, myślę, że też by może mi się troszkę przydał. Pokrzywa posiada również korzeń. Ten korzeń jest surowcem zielarskim stosowanym przede wszystkim w przypadku schorzeń prostaty. Bardzo dobrze łączyć jest korzeń pokrzywy razem z owocem palmy sabal. To jest takie modelowe połączenie w przypadku gruźolaka prostaty. Jak wspomniałem na początku, pokrzywa to surowiec zielarski stosowany głównie w chorobach nerek i dróg moczowych. Dobrze go łączyć w takim przypadku z zielem skrzypu, z zielem nawłoci, liściem brzozy, borówki brusznicy, bądź też z rdestem ptasim. Takie połączenie sprawi, że zmniejszy się prawdopodobieństwo zakażenia toczącego się w układzie moczowym, co jest bardzo ważne dla osób, które mają przewlekłe problemy z układem moczowym. Kiedy na przykład mają powiększoną prostatę, bądź też są obłożnie chorzy, wtedy oni mają większą skłonność do chorób zapalnych w obrębie nerek. Nie można u nich stosować antybiotyków bez przerwy. Czasami przy zaostrzeniach owszem, ale głównym surowcem zielarskim muszą być zioła. Muszą być preparaty, które spowodują, iż ta tendencja będzie dużo mniejsza. Drugim takim elementem działania pokrzywy jest skóra. Tutaj dobrze łączyć odtruwającą pokrzywę z stymulującym wydzielanie, tworzenie się kolagenu skrzypem. Dlaczego skrzyp powoduje lepszy stan kolagenu? Dlatego, że ma krzemionkę koloidalną. Ta krzemionka, która się z tego skrzypu w przypadku gotowania wydziela, powoduje, iż nasz kolagen jest mocny, a on stanowi rusztowanie naszej skóry, a przez to mamy mniej zmarszczek, przez to skóra wygląda młodziej. Jeszcze innym połączeniem pokrzywy jest połączenie z surowcami obniżającymi poziom cukru w surowicy krwi, konkretnie glukozy w surowicy krwi. Dlatego, że jak już wspomniałem, pokrzywa powoduje zmniejszony, zwolniony rozkład węglowodanów złożonych na proste, a przez to się one wolniej wchłaniają. I tutaj dobrze ją łączyć na przykład z znamionami kukurydzy, z owocnią fasoli, z liściem borówki czernicy, bądź też z cynamonem. Wszystkie te surowce mogą być stosowane w leczeniu cukrzycy. Oczywiście pamiętajcie Państwo, przy cukrzycy najważniejszy jest odpowiedni poziom glukozy w surowicy krwi. Jeżeli zioła nie są w stanie tego poziomu zapewnić, trzeba włączyć leki syntetyczne, bo nic tak źle nam nie robi, jak wysoki poziom cukru w surowicy krwi. Ale pokrzywa i inne surowce zielarskie mogą być cennym uzupełnieniem normalnej, klasycznej farmakoterapii. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.